Cześć i witajcie, z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 141 odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. Ja już jestem po wakacjach, a właściwie po powrocie z Chorwacji. Mam mnóstwo energii, więc musimy to jak najlepiej wykorzystać. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię, o którą wielu z was prosiło mnie już od dawna. A dokładniej weźmiemy dziewczynę Michaela do domu i zobaczymy, jak zareaguje na to Amanda. Pisaliście, że Amanda będzie miała totalnie wywalone na zdradę Michaela i to dzisiaj sprawdzimy. Ale to tyle, jeżeli chodzi o samą teorię, a za chwilę przejdziemy do sprawdzania jej w praktyce. Jednak zanim przejdziemy do praktyki, to przypominam wam o tym, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować, ponieważ cel na ten rok to 150 tysięcy subskrypcji i jedynie z waszą pomocą uda mi się ten cel zrealizować. A widziałem, że ponad 80% osób, które ogląda moje filmy, jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Tak samo wiele osób nie zostawia łapki w górę, więc fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, a także pomaga to w rozwoju kanału. Również pozdrawiam osoby, które wspierają mój kanał, dzięki mordeczki, że jesteście, pozdro dla was, a teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii. Ja już jestem w grze i jesteśmy przygotowani do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii. Zresztą zobaczcie, że auto Michaela czeka już na nas na podjeździe. I sprawdźmy, która jest godzina. Jest 22:30, więc prawie idealna pora, żeby rozpocząć sprawdzanie naszej dzisiejszej teorii. Jednak zanim do tego przejdziemy, to sprawdzimy, czy w domu będzie Amanda. Chociaż widzę, że na podjeździe stoi jej samochód, więc raczej Amanda będzie w środku. Jeżeli jej nie będzie, to oczywiście spróbujemy ją załadować, bo musimy ją mieć do sprawdzenia naszej dzisiejszej teorii. Ale zanim wejdziemy do środka, to mam do was pytanie: czy wiedzieliście o tym detalu, o tej ciekawostce, a dokładniej, że na drzwiach do domu Michaela, do posiadłości Michaela, widnieją inicjały DS od nazwiska DeSanta? Napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, czy jednak nie. Fajny smaczek, fajna ciekawostka, no ale dobra, wchodzimy teraz do środka. I od środka jest to ciekawe, że tego nie widać, tylko od zewnątrz. No w sumie logiczne, no ale dobra, jesteśmy w domu i nie widzę Amandy. Amandy pewnie nie ma na dole, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest tylko sprzątaczka, która ma problem, że chodzimy po własnym domu. No ale dobra, chodzimy do góry. Amanda powinna być do góry, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli jej nie będzie, to znaczy, że się nie załadowała. Okej, w sypialni nie ma. Może w łazience? Nie no, w łazience też nie ma. To zobaczmy, czy może u Jimmy'ego. Okej, okay, Jimmy jakieś dziwne rzeczy robi. On pewnie jeździł na rowerze, dlatego jest taki zmęczony. No ale dobra, chodźmy jeszcze do Tracy. U Tracy jest tylko Tracy. Czekajcie, czy Amanda może być na dworze? Nie no, jest prawie 23. Zresztą sprawdźmy, jest po 23. Czy Amanda naprawdę będzie na dworze? Okej, okay, Amanda jest na dworze. To jest dziwne, ale Amanda jest na dworze. Okej, okay. Amanda, cała Amanda opala się po 23. W sumie jest ciepło, więc sobie chilluje i możemy teraz ruszać. Wiecie co, nawet weźmiemy samochód Amandy i zobaczymy, czy jakoś na to zareaguje, że przywieziemy naszą nową dziewczynę, naszą nową koleżankę właśnie do domu. Pisaliście, że nie będzie reagowała i to jest ciekawe, czy zareaguje na zdradę Michaela, czy jednak nie. Ale póki co szukamy nowej koleżanki właśnie dla Mike'iego. Oby była gdzieś niedaleko. Zresztą jest idealna pora na poszukiwanie nowych znajomości. Tylko żebyśmy jakąś szybko znaleźli, musimy kierować się bardziej do centrum, bo jak na razie żadnej nie widzę. No jest pusto na tych ulicach. Może tutaj gdzieś koło parkingu raczej powinniśmy szukać. Ale tutaj nie widzę nikogo oprócz zwykłych przechodniów. Ale dobra, jedziemy dalej. Czy tutaj jest nasza nowa koleżanka? Czy nie? Nie, przepraszam, pomyliłem panią. Jedziemy dalej szukać. Trochę późno zacząłem poszukiwanie koleżanki dla Michaela, ale cofnąłem czas i nareszcie się udało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście jest kolejka tutaj do pań, do towarzystwa, ale na szczęście jesteśmy, więc skakuj. Dobra, mamy tutaj nawet większą grupkę, ale na spokojnie, my potrzebujemy tylko jedną. I teraz wracamy do domu, oczywiście znajdziemy ustronne miejsce i prywatne miejsce. Dosłownie nie będzie nikt nam przeszkadzał, ponieważ będzie to nasza posiadłość. Dlatego wracamy teraz do chaty Michaela i zobaczymy, czy zareaguje na to Amanda.
czy w ogóle jakoś na to zareaguje. Możliwe, że będzie jakaś reakcja rodziny, chociaż to sprawdzimy, jeżeli oczywiście oni się wczytają. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieniło i dalej będą w tych samych miejscach, chociaż i tak oddaliłem się daleko, więc możliwe, że się załadowały nowe scenki, ale to się okaże już za chwilę. Zresztą podjeżdżamy już pod dom. Dobra, z drogi, z drogi. Spieszymy się i to tak mocno, jak tylko możemy. Dobra, jesteśmy pod chatą. Wszystko wygląda normalnie. Zobaczcie, wszystkie pojazdy stoją jak stały. Więc miejmy nadzieję, że Amanda będzie z tyłu siedziała. A właściwie leżała. Nie, niestety jej nie ma. No ale dobra, cofnijmy. Może tutaj, bliżej domu. Chociaż pytanie, jak ja wysiądę, to ona również wysiądzie, ale ucieknie. Więc to nie jest dobry pomysł. Zostańmy może tutaj. To jest idealne miejsce. Tak, wróciliśmy do domu. Super, Michael, chwal się tym. Sprawdźmy, czy jest Amanda. Okej, jest cała rodzinka przy stole, właśnie widziałem Tracy, więc idealnie. Tylko wróćmy, a właściwie przenieśmy się tutaj. Wróćmy do domu właśnie z naszą nową znajomą. Okej, jesteśmy. Czy jakoś zareagujecie na to? Halo? Okej. Before declaring yourself cured, can we just wait and make sure that you don't purge in the bathroom? Oni rozmawiają ze sobą, z nami w ogóle nie rozmawiają, mają nas totalnie gdzieś. Możliwe, że przez to, że się właśnie teleportowałem. Ale dobra, przenieśmy się na zewnątrz, żeby to było bardziej logiczne. Możliwe, że wtedy gra to wykryje. Amanda! Nie no, Amanda na nas nie reaguje. Jak na razie nikt na nas nie reaguje. Żaden członek rodziny Michaela. No witajcie. No dobra, jest spokojne miejsce, jest prywatnie i ustronnie, więc nie narzekaj. Dobra, przenieśmy się jeszcze raz. Nie no, mają na nas totalnie wywalone. Ona teraz ucieknie, prawdopodobnie. Zobaczcie, wyjdzie stąd? Wyjdzie stąd, okej. No ale my się nie poddajemy, niestety ta próba jest niezaliczona, ale spróbujemy jeszcze innej metody, a dokładniej zadzwonimy po naszą dziewczynę, dokładnie tak, ponieważ w grze można mieć dziewczynę, tak zwaną dziewczynę z klubu ze striptizem, a dokładniej z klubu Vanilla Unicorn. Jeżeli wypełnimy cały pasek, to oczywiście będziemy mieli kontakt z naszą nową koleżanką, naszą nową dziewczyną, dlatego teraz zadzwonimy. Wydaje mi się, że Michael taki kontakt posiada, dokładnie tak, więc dzwonimy do pani o pseudonimie Shafir. Okej, chce się z nami spotkać, więc bardzo dobrze. Ona powinna za nami podążać, więc będzie... Co tu się stało? Bardziej realistyczne i bardziej możliwe do sprawdzenia naszej dzisiejszej teorii. Oni wyparowali, okej, a my musimy jechać teraz do klubu ze striptizem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak ustaliliśmy, dokładnie tak. Ile mamy drogi do przejechania? Ponad 2 km, dlatego widzimy się już na miejscu. Ja już podjeżdżam pod klub i oczywiście czeka na nas nasza dziewczyna. Pani o pseudonimie Shafir, no dobra, czekasz na nas? Oczywiście, że tak, więc wsiadaj. I teraz musimy wrócić z powrotem do chaty i sprawdzić ostatecznie tą teorię. Oczywiście ona chce, żebyśmy zawieźli ją do domu, ale jej domu. Jednak my zmieniamy plany, jedziemy do naszego. Zobaczymy, co się stanie i czy w ogóle coś się stanie. Ale jestem ciekaw, czy ta teoria ostatecznie będzie potwierdzona, czy jednak nie. Bo jak na razie wszystko wskazuje na to, że będzie potwierdzona, ponieważ Amanda i w ogóle ktokolwiek z rodziny Michaela nie reagował na nas i na naszą towarzyszkę. Więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, bo teraz będzie za nami szła. Więc to się okaże. W sumie to było ciekawe, że oni wyparowali, jak zadzwoniłem właśnie po nią. Więc zobaczymy, czy w ogóle będziemy mogli kogoś spotkać, bo jeżeli nie, to będzie lipa. No ale ostatecznie potwierdzimy tą teorię. Jeżeli jednak będą, to sprawdzimy to w 100%. Jak to będzie wyglądało, jak na razie jedziemy. Oczywiście oni sobie rozmawiają, chociaż ich rozmowa jest raczej bardzo banalna. Po prostu krótkie dialogi, nie ma nic konkretnego. A szkoda, mogłoby być coś ciekawszego.
No dobra, jedziemy. Jesteśmy prawie że na miejscu. 700 metrów, niecałe. Więc ruszamy tak szybko jak to możliwe. Po prostu lecimy tym autem. Zresztą wzięliśmy auto Amandy. To jest ciekawe, no ale dobra, jesteśmy już pod domem. Nie zareagowała na to. Ale widzę, że nie ma samochodu Tracy, chociaż jest rower Jimmy'ego, to jest ciekawe. Na zewnątrz nikogo nie ma, nikt nie siedzi przy stole. No naprawdę ciekawie. Naprawdę ciekawie, ale wlecimy sobie za chwilę map editorem do środka i zobaczymy, czy ktoś będzie. Jeżeli nikogo nie będzie, to oczywiście oddalimy się i zobaczymy, czy wtedy się... Załadują, okej, oni sobie rozmawiają dalej. Sprawdźmy w środku, czy ktoś będzie. Chociaż sprzątaczka, nie, nikogo tu nie widzę. Do góry nie ma nikogo, z tego co widzimy. No dobra, musimy się oddalić, bo nie ma sensu wchodzić nawet do środka, bo nikogo i tak w środku nie ma. Dlatego oddalamy się, myślę, że jest wystarczająco daleko. Damy sobie oczywiście 3 próby, czyli to będzie nasza druga. Przenieśmy się tutaj. Myślałem, że nasze auto wyparowało, ale nie, auto stoi tak jak stało. No dobra, nikogo znowu nie widzę w środku. Dlatego wracamy z powrotem i przenosimy się jeszcze raz, może trochę dalej i w innym kierunku. Może gdzieś tu, koło Epsilonu. Dobra, zostańmy tu i wróćmy teraz normalnie, czyli podjedźmy i zobaczymy, czy teraz załaduje się rodzina Michaela. No dobra, sorry, to było przypadkowo. Jego wina, ja tu tylko sprawdzam teorię. On jeździ jak szaleniec. Ale dobra, podjeżdżamy z powrotem. Auta znowu się nie pojawiły. Ale dobra, wjeżdżamy do garażu i chodź teraz z nami. Zobaczymy, czy ktoś się pojawi. Czy pójdzie z nami? Oczywiście, że pójdziesz. Bardzo dobrze, więc chodź. Albo nie pójdzie? Wysiadła, czy się zblokowała, czy nie? Sprawdźmy to. Okej, idzie za nami. Tylko jest problem, ponieważ na dole nikogo nie ma. No dobra, chodźmy do sypialni. Zobaczymy, czy się pojawi Amanda. Czy będzie może jakaś ukryta cutscenka. To byłoby naprawdę ciekawe, jeżeli Rockstar by coś takiego przewidział. Bo jednak Rockstar lubi dodawać pewne smaczki. Dobra, nikogo nie ma w pokoju Jimmy'ego. Więc chodźmy od razu do sypialni. Chodź, za nami. Ona idzie, jak widzicie. Nie ma z tym żadnego problemu. No i co, jesteśmy w sypialni. Fuck off! Okej. Co się stało? Kazała nam spadać, grzecznie mówiąc. I co, odchodzisz teraz? Poważnie? Ona sobie teraz stąd idzie. Okej. Nie ma nikogo w środku. Nikt nie mógł na nas zareagować. Ona teraz wyjdzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie, jest rodzina Michaela. Chodź teraz do nas. Zobaczmy, czy jakoś zareagują na to. Czyli jak jesteśmy tutaj z naszą przyszywaną dziewczyną, to oni znikają, totalnie znikają. Okej, jest to nierealistyczne, no ale jak widzicie, Amanda ma wywalone na to, że Michael spotyka się z kimś innym, więc ją to nie rusza, że Michael ją tak naprawdę zdradza, więc mi nie pozostaje nic jak powiedzieć, że ta teoria jest potwierdzona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. A póki co, to by było na tyle. Na razie i cześć!